Mamy cztery osoby poszkodowane, w tym najcięższa jest u was. Dobra, my weźmiemy dwie, tamtą panią, tamtego pana. Dobra. Witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że wspólnie ruszymy do zdarzenia. Wypadek bardzo groźnie wyglądający, sporo osób poszkodowanych. Dzięki temu, że jeden z zespołów najechał na to zdarzenie, mógł szybko powiadomić służby, a także dokonać segregacji poszkodowanych. Duże szapoba dla zespołów ratownictwa medycznego systemowych. Te pojawiły się bardzo szybko na miejscu i przejęły poszkodowanych. Kochani, co my jako świadkowie zdarzenia możemy w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim zachować spokój. Bardzo ważne jest, by osoby, które uczestniczą w tym zdarzeniu i mogą ogarnąć sytuację na zasadzie, ile jest osób poszkodowanych, kto brał udział w zdarzeniu, to proszę to szybciutko zrobić, dlatego że w momencie, kiedy przyjadą zespoły, taka informacja jest bezcenna. Oczywiście pamiętajcie o tym, by nie wkradała się panika. Ja wiem, że łatwo powiedzieć, ale to jest bardzo ważne, byśmy my jako zespoły, które przyjdziemy na miejsce, mogli od razu wiedzieć, że te osoby uczestniczyły, a ci są świadkami zdarzenia lub tłumem, który się przygląda. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to, że mogłem uczestniczyć w tym zdarzeniu, że wy ze mną byliście. Oczywiście wszystko było już tam porobione tak jak trzeba, dlatego tylko zorientowałem się w sytuacji i mogłem dalej wrócić do patrolowania. Bardzo pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczyli w tym zdarzeniu. Ja was ciągałem z tego, bo ja jeździłem, wiesz, w Mokotowie, no. Ta jest bez obrażeń, łuk brwiowy, tak. Pan ma rozcięte palce, a no. Pani miała, no podejrzenie urazy kręgosłupa, była wyciągana przez strażaków na dysku, jest karocy zabezpieczona. Dobra. Pani ma kołnierz, pani w karocy ma kołnierz. Generalnie wszystko jest na razie. Dobra, system dojedzie tutaj, zabiera? System jest tutaj jeden. Jeszcze czekamy, co pani. Dobra, zaraz zapytam się. Cześć, Gosiu. Czekamy na system, prawda? Żeby dojechali jeszcze. Cześć, witam cię. Słuchaj, ale pani. Ona się na dziecięcy szpital, więc lepiej wziąć tamto. Weźmiemy tamto po prostu i tyle. Dobra, mamy cztery osoby poszkodowane, w tym najcięższa jest u was. Dobra, my weźmiemy dwie, tamtą panią, tamtego pana. Dobra. A to jest 12-latka, także szpital dziecięcy jest ojcem, nie? Jest ojciec? Witam serdecznie, ratownik medyczny. Pan jest ojcem, tak? Tak. Przyjedzie za moment karetka i wtedy będzie cały czas pan towarzyszył córce, dobrze? Dobra. Super. I ten. A niech pan był tamto, bo wtedy to do dziecięcego pojadą, nie? To mamy. Dobra. To jeszcze jeden zespół leci, mamy ogarnięte. Mamy cztery osoby. Super. Pan Janina jest najcięższa u nas. Pani z urazem głowy. Czy ja mogę tutaj samochód zostawić, czy mi go ktoś odpoluje? Jeszcze raz? Czy ja mogę tu samochód zostawić, czy mi go ktoś odpoluje? Znaczy niech pan go przestawi na ten, na strawy na... on jest uszkodzony, czy nie? Nie. To pan przestawi strawy na ten, na chodnik i będzie lepiej. Siema. Walu. Tych zabiera, tak? Pana Marcinko, ty to jesteś szybkościa, więc ja się cieszę, że jesteś. Wierzę, mnie wszędzie pełno. Nie, ja mam raz się spotkać. No dobra, to mam ogarnięte jakiś jeden system, się też zatrzymał, wszystko mamy. Super. No. Tutaj duże z karetek, bo tam jest protest, dlatego... Tak, pan ma kanał na YouTube? Tak, nowe? Tak, Borkoś. No, to jest ten skuter właśnie. Dzięki serdecznie. No też ostatnio trafiłem właśnie na kanał, na wykopie chyba był. Aha. Ale pan też jest ratownikiem. Tak, 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 jeżdżę w karetce, dzisiaj jest jeden z doby, a jeżdżę teraz jako montaż. No dobra, nie zawracam. Miło poznać. Hejka. To jest pan właśnie, który jedzie... Pan trójkąt tam wystawi za ten... Tak. Wejście na dyżurkę, albo ja zadzwonię na dyżurkę. Bo tak to zaraz mu scholują, chłopinie. Informacje, które wpływają, że coś się dzieje nagłego, w tym przypadku wypadek. No i oczywiście się tu pojawiłem. Byłem już na miejscu jako kolejna jednostka ratująca życie. Na miejscu już były zespoły. Mogłem tylko włączyć się do działania i zorientować, ile jest osób poszkodowanych, jakie siły i środki są potrzebne. Wszystko już było tutaj koordynowane przez zespół, który najechał na to zdarzenie jako pierwszy. Dokonał tak zwanego triażowania, czyli posegregował poszkodowanych, kto w jakim jest kolorze. To pozwala ocenić, kogo pierwszego ewakuujemy z miejsca, a kogo jako ostatniego.